Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Znowu rękami, i teraz zaczynamy drugą część mojej kolekcji perfum. Ponieważ, słuchajcie, mam bardzo słoneczny dzień i mam tak naprawdę słońce za sobą w tym momencie, to tutaj, w tej części stołu, tej bocznej części stołu, będzie nam towarzyszyło przepiękne słoneczko. Mam nadzieję, że kiedy ten film wyemituje, również będzie piękny dzień. I dlatego, żeby Was długo nie trzymać przy telefonach i komputerach. Już bez zbędnego przedłużania przejdę do omawiania mojej kolekcji. I słuchajcie, wyjątkowo tę część chciałabym zacząć od takich niewielkich perfumetkowych formatów, bo mam cztery perfumetki od marki Emmi Kalev i pierwszym zapachem od tej marki, jaki posiadam, jest No Vanille. Słuchajcie, najpiękniejsza wanilia jaką obecnie mam w swojej kolekcji. Perfumy niesłychanie wibrujące, bardzo takie zaczepne, bardzo takie powiedziałabym głębokie, z dużą ilością tonki, ale też z bardzo silnymi nutami alkoholowymi. Między innymi ja tu czuję bardzo silny rum oraz koniak. I drugą perfumetką od marki Emmi Kalef, jaką posiadam jest Glamur Zapach słuchajcie alienopodobny, podobny bardzo mocno do aliena marki Thierry Mugle aczkolwiek mam wrażenie w wydaniu marki M. Mikalew bardziej przestrzenny za sprawą przypraw, które to przyprawy spowodowały, że zapach rozpościera o wiele szersze skrzydła aniżeli Alien nie jest tak przytłaczający i zdecydowanie bardziej na pewnych etapach swojego brzmienia zaskakujący. Kolejnymi perfumami od marki M. Mikalew w mojej kolekcji jest Mon Parfum Crystal. Przepiękny zapach karmelowo-różany, bardzo klasyczny, bardzo kobiecy, niezwykle słuchajcie, w całej tej swojej słodyczy, wyważony i elegancki. Zdecydowanie typ do polecenia osobom, które uwielbiają perfumy bardzo trwałe, ciągnące za sobą ogromny ogon zapachowy. I kolejny zapach od marki M. To watch, słuchajcie, uwielbiam ten zapach. To są tak narkotyczne i upojne białe kwiaty. Że tylko tak naprawdę miłośnik i fan białych kwiatów może zrozumieć, o czym mówię. Zapach przebogaty właśnie w bukiet kwiatowy, który ma w swoim składzie tuberose, neroli, kwiat pomarańczy, jaśmin, odrobinę gardenii, ale też takie magnetyczne, hipnotyzujące właśnie i lang. Zdecydowanie, słuchajcie, perfumy nie dla każdego, zdecydowanie dla fanki białych kwiatów. Zapach również o nuklearnych wręcz parametrach. I tym razem pełnowymiarowy flakon, jaki posiadam od marki Emikale, czyli Ilankin Gold w edycji specjalnej, edycji limitowanej. Przepiękne, cieplutkie, waniliowe wydanie Ilanki Lang z delikatnym kokosem, ale też z delikatną brzkwinią. Perfumy, jak sama nazwa wskazuje, płynące złotem, opływające złotem. Słuchajcie, jest jakaś doza luksusu w tym zapachu i myślę, że jak go przetestujecie, niejedna osoba spośród was się ze mną zgodzi. I teraz po marce droższej przejdę może do mainstreamu, czyli do moich perfum od marki Givenchy. I jeśli chodzi o tę markę, w mojej kolekcji jest Lange Noir. Słuchajcie, zapach, który ja uwielbiam nosić jesienią i zimą do pracy, bo jest on na tyle elegancki, że po prostu w takich okolicznościach się jak najbardziej broni. Zapach bardzo mocno irysowy, pudrowy, ale też z ogromną dozą tonki i z bardzo silnie wyczuwalną nutą sezamu. Kolejny zapach od marki Givenchy, jaki posiadam, to Very Irresistible w edycji wody toaletowej. Przepiękna, wdzięczna, młoda różyczka z nutami zielonymi, ale też bardzo mocno przypudrowana, z delikatnymi akcentami metalicznymi. I oczywiście bardzo wiele osób, które oglądają mój kanał, wie, że w mojej kolekcji oczywiście jest też L'onterdi w edycji wody toaletowej, czyli przepiękna, słodziutka, taka lekko winogronowa, poziomkowa tuberoza ale też przecudny kwiat pomarańczy i bardzo ciepła, waniliowa baza. I ostatni zapach od marki Givenchy, jaki posiadam, to irysysty, bo w edycji wody perfumowanej. Słuchajcie, przepiękny, przestrzenny, bardzo elegancki zapach na okresy wiosny i lata. Zapach przede wszystkim różano-irysowy, ale też z bardzo soczystą, bardzo młodzieńczą i nadającą właśnie mu takiego wiosennoletniego flow gruszkom. Teraz z kolei coś, słuchajcie, od marki Kelvin Klein. Jeśli chodzi o moją kolekcję tej marki, to jest w niej Obsession Night. Zapach, który mnie osobiście przypomina taką jaśminowo-cytrusową herbatkę, z dość dużym tak naprawdę pierwiastkiem unisek, z bardzo mocną drzewną bazą, ale też z delikatnym wykończeniem słodyczy. Tutaj w postaci delikatnej, bardzo dyskretnej żywicy bursztynowej. Kolejny zapach od marki Kelvin Klein, jaki posiadam, to Euforia w edycji Intense. Słuchajcie, moim zdaniem, przepiękne, owocowe wydanie klasycznej euforii. Tutaj nacisk położono na czarną porzeczkę, na jeżynę, na owoc granatu, więc ta owocowość jest tutaj bardzo, bardzo silna. Aczkolwiek, pierwiastki drzewne i bardzo silna paczula w bazie to również dość spory wyróżnik tego zapachu. I ostatnie perfumy od marki Kelvin Klein, jakie posiadam, to Reveal. Słuchajcie, doskonały zapach na zbliżające się lato. Myślę, że będzie to jeden z moich absolutnych faworytów. Zapach, który pachnie po prostu jak bryza morska. Jest bardzo taki właśnie morski, solny. Ale myślę, że więcej Wam o nim powiem, kiedy właśnie przyjdzie jego czas. Czyli tak naprawdę film o perfumach na lato. I słuchajcie, teraz po dość dużej dawce perfum mainstreamowych czas na coś budżetowego i będzie to marka Zara. A moja kolekcja tej marki jest, powiem Wam, całkiem, całkiem spora. Od tej marki posiadam m.in. osławiony Red Temptation, czyli zapach bardzo, ale to bardzo mocno bakara, to podobny. I rzeczywiście jest to całkiem, słuchajcie, powiem Wam szczerze, udany klon Bacara Rouge. Zapach bardzo mocno szaro-ambrowy i glasty, ale też z delikatną dozą słodyczy. Podobną butelkę mają następne perfumy od marki Zara, jakie posiadam w swojej kolekcji, czyli Flares Sublimes. Zapach słuchajcie, bardzo elegancki, bardzo wykwintny, idealny tak naprawdę do pracy. Głównie białokwiatowy, choć też delikatnie fiołkowy oraz pięknie puszysty za sprawą białego piżma w swojej bazie. Kolejny zapach od marki Zara, jaki posiadam w swojej kolekcji to Sense of Glam i słuchajcie, jest to najbardziej szminkowy, najbardziej pomadkowy zapach w mojej obecnej kolekcji. Zapach właśnie kojarzący się bardzo mocno z kosmetykami, oparty o bardzo silną nutę róży, o słodziutkie owoce oraz o nutę wanilii. Kolejnymi perfumami z tej samej serii, co Sens of Glam jest Fil Like Summer. Słuchajcie, przepiękny zapach na lato, zapach cytrusowy, aczkolwiek bardzo nietypowy, bo są to cytrusy w wydaniu pudrowym. Notabene w zapachu jest bardzo dużo, słuchajcie, piżma, które tutaj ma taki bardzo mocny, orientalny, arabski wydźwięk. Kolejnym zapachem od marki zaraz tej samej serii jest Somewhere Nowhere. Słuchajcie, tutaj mamy do czynienia z taką bardzo ostrą cytryną, taką powiedziałabym nawet skórką cytrynową, skórką limonkową, położoną na dość mocno wytrawnej, zielonej bazie. Perfumy na pewnych etapach swojego brzmienia przypominają mi Chanel numer 19. Na pewno, słuchajcie, zapach nie dla każdego, który raczej się każdemu nie spodoba. Aczkolwiek myślę, że będzie to bardzo mocno orzeźwiający, energetyzujący zapach na lato. I ostatni zapach, jaki posiadam z tej serii, to Feels Like Winter. Słuchajcie, mi osobiście zapach bardzo mocno przypomina Orchid od marki Van Cleef Arpels, a to za sprawą bardzo silnej nuty czekolady, bardzo silnej nuty wanilii, ale też pomarańczowych cytrusów, pomarańczy oraz mandarynki. Zapach świetny na zimę, doskonały otulacz. Słuchajcie, bardzo ładnie skomponowany, aczkolwiek jak cała ta seria muszę przyznać szczerze, nieporażający jakoś parametrami. Kolejny zapach od marki Zara, jaki posiadam w swojej kolekcji to Water Lily Tea Dress. Słuchajcie, poza tym, że jest to zapach liliowy, bardzo mocno konwaliowy, troszeczkę też jaśminowy, to jest to przede wszystkim zapach ekstremalnie wręcz zielony. W związku z tym bardzo mocno odświeża, bardzo mocno energetyzuje, będzie super tak naprawdę na upały, aczkolwiek mnie całkiem nieźle sprawdzał się również wiosną. I słuchajcie, jeśli chodzi o Waterli Tea Dress, to jeszcze mam taką perfumetkę, taką kieszonkową wersję ze sprayerem, czyli to jest wersja z atomizerem. I myślę, że generalnie takie opcje, jakie proponuje marka Zara, czyli właśnie te pojemności 15 ml kupowane w zestawach z dużymi butelkami, są super opcją, żeby mieć jedne perfumy większego formatu właśnie w domu, gdzieś na toaletce, w uwaga, nieciepłym, niewilgotnym i nienasłonecznionym miejscu, a drugą właśnie taką mniejszą formę zawsze ze sobą w torebce. Jeśli chodzi o kolejne perfumy od marki Zara, to wiecie, że jest to mój ogromny ulubieniec od tej marki. Perfumy, które najbardziej lubię, jeśli chodzi o markę Zara. Jest to Ebony Wood, czyli zapach, który jest połączeniem hebanu z goździkami, z bardzo słodziutką bazą w postaci żywicy bursztynowej i wanilii. Jeśli słuchajcie chodzi o Ebony Wood, to ja mam chyba wszystkie możliwe dostępne pojemności, bo również mam go w takiej pojemności torebkowej, czyli 15 ml. Ale tak naprawdę moja miłość do tego zapachu zaczęła się od tej pojemności, czyli pojemności 40 ml, którą to dostałam na gwiazdkę. I kolejna seria Zary obecna u mnie w kolekcji, chociaż tylko i wyłącznie dwoma flakonami, to seria Vibrant Cities, i z tej serii mam Energetically New York. Jak wiecie, jest to zapach, który uwielbiam. Bardzo mocno uniseksowy, skórzysty, bardzo mocno przyprawowy, ale też bardzo silnie sandałowy i cedrowy w swoim wydźwięku. I drugimi perfumami z linii Vibrant Cities, jakie posiadam, jest Fashionably London. Perfumy przede wszystkim różane, aczkolwiek z bardzo takim niepokojącym otwarciem w postaci drzewa garowego i słuszki kadzidła. Niemniej jednak moim zdaniem, słuchajcie, must have dla każdej fanki róży taki budżetowy odpowiednik Deliny Exclusive. I od marki Zara zostały mi jeszcze trzy pozycje tak naprawdę w kolekcji. Kolejną z nich jest Shanghai. I słuchajcie, powiem szczerze, perfumy takie nie do końca jakieś wow, w żaden sposób mnie nie uwiodły, poza tym tak naprawdę... Że uwodzą mnie tą masą perłową, którą mają w swoim flakoniku. Zapach kwiatowo-cytrusowy, tak naprawdę głównie w swoim wydźwięku, aczkolwiek w bazie bardzo, ale to bardzo silnie drzewny. I kolejne perfumy od marki Zara, jakie posiadam, to Zara Black. I słuchajcie, wbrew nazwie, nie są to perfumy ciężkie, zawiesiste, wieczorowe, czy bynajmniej jakieś niepokojące i ciemne. Jest to myślę przeuroczy zapach do noszenia na co dzień w okresie zimy, ponieważ jest to zapach, w którym ja głównie czuję nutę pomarańczy, wanilii oraz delikatny cynamon. I ostatnia pozycja w mojej kolekcji od marki Zara, czyli Mystery Balance. Perfumy, słuchajcie, które będą idealne na okres zbliżającego się lata, ponieważ podobnie jak Reville od marki Kelvin Klein. Mają w sobie dużo słoności, morskości, właśnie taki podmuch morskiej bryzy. Myślę, że doskonale sprawdzą się latem, zwłaszcza na wyjazdach wakacyjnych. I teraz, po perfumach budżetowych, znowu bym chciała przejść do mainstreamu, konkretnie do marki Narciso Rodriguez. I od tej marki w mojej kolekcji jest m.in. klasyczne Narciso w podstawowej swojej wersji wody perfumowanej. I słuchajcie, ten flakon jest naprawdę gigantyczny i ja nie wiem, czy to tutaj tak dobrze w kamerze widać, ale jest to pojemność 150 ml, typowy flakon zaczepno-obronny. Jeśli natomiast chodzi o samą naturę zapachu, jest to zapach taki kremowo-pudrowy, gdzie wysuwa się na czoło i na przede wszystkim nota Gardeni, białego piżma, ale też bardzo ładna drzewna baza. Kolejnymi perfumami z linii Narciso u mnie w kolekcji jest edycja Ambre, perfumy również bardzo kremowe, pudrowe, aczkolwiek tutaj bardziej wakacyjne, bardziej słodkie za sprawą nut tropikalnych oraz przepięknej nuty Ilanki Lang. Kolejne perfumy od marki Narciso Rodriguez w mojej kolekcji to Masque Noir. Czyli przepiękna, wytrawna śliwka, ale też dużo słodziutkiej bazy w postaci wanilii. oczywiście przepiękne, białe piżmo. Jak właściwie w każdych perfumach od marki Narciso Rodriguez, zapach uważam bardzo intrygujący, bardzo seksowny, bardzo zmysłowy. Super na wieczorne wyjścia. I ostatni zapach od marki Narciso Rodriguez w mojej kolekcji to Lapsolu z linii Forher. Przepiękny zapach wintyżowej tuberozy z cudowną bazą drzewną, ale też oparty w głównej mierze o nuty białego piżma, jak właściwie wszystkie perfumy od marki Narciso Rodriguez. I teraz zapach w mojej kolekcji, który nie ma pary, czyli perfumy od marki Penhaligon's o nazwie Empressa. Zapach, słuchajcie, moim zdaniem łudząco podobny do Coco Mademoiselle w edycji wody toaletowej. Niezwykle trwały, bardzo projektujący, który, jeśli chodzi o jego brzmienie, od Koka Mademoiselle odróżnia przepiękna nuta drzew iglastych. I kolejny samotny jeździec w mojej kolekcji, perfumy od marki Jacques Swart Red Shouse. Zapach bardzo mocno metaliczny, bardzo mocno paczulowy, aldehydowy, ale też z bardzo silnymi nutami róży oraz czerwonych owoców. I kolejne jedynaki w mojej kolekcji to m.in. perfumy od marki Gres i jest to Cabocha w edycji wody toaletowej. Zapach bardzo mocno zawiesisty, skórzysty, tytoniowy. Powiem szczerze, nie dla każdego i nie każdemu podobający się. Myślę, że kupienie go w ciemno może grozić całkiem niezłą wtopą. Zdecydowanie dla osób, które lubią bardzo nietypowe, bardzo vintage'owe, ale też bardzo mocno tytoniowe wonie. I kolejny zapach bez pary w mojej kolekcji to Gardenia z linii Jour d'Hermes od marki Hermes. Przepiękne cytrusowo-białokwiatowe perfumy, w których czujemy bardzo silny akcent skórki cytryny, ale też przepiękną, jak sama nazwa wskazuje, Gardenie oraz inne białe kwiaty, m.in. kwiat pomarańczy i tuberozę. I słuchajcie, ostatnia marka w tej części filmu, bo już mi się na stoliku nazbierało całkiem sporo zapachów i zaraz mi się po prostu przestaną mieścić. A mianowicie film ten zakończę marką Tiziana Terenzi jeśli chodzi o perfumy od tej marki, oczywiście posiadam z ich portfolio Porpore, zapach, który kocham, który jest w mojej dziesiątce perfum na całe życie. Przepiękna balsamiczna róża z dość silną paczulą, z dość silnymi minutami drzewnymi, ale też z akcentem goździków oraz maliny. I drugi zapach od marki Tiziana Terenzy, jaki posiadam. Tu już historia jest, słuchajcie, dużo, dużo prostsza. Jest to przepiękny zapach taki kremowy, irysowy, sandałowy, z przecudnymi akcentami takimi wodnymi, morskimi, bo mamy tutaj m.in. nuty morskie, nutę soli oraz przepiękną figę. Super zapach na wiosnę i na lato. I powiem Wam, że mimo swojej niewątpliwej, dość silnej kremowości, on mnie wcale, ale to wcale nie męczy latem. I słuchajcie, ode mnie byłoby to na tyle. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie kolejnej części mojej kolekcji perfum. Tradycyjnie za moment Wam przejadę kamerą tutaj po wszystkich flakonach, które mi się zebrały na stoliczku, żebyście mogli tę kolekcję zobaczyć jakby całościowo. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie kolejnego filmu na moim kanale. Mam nadzieję, że kolejna część kolekcji perfum już niebawem. Dlatego do, mam nadzieję, szybkiego zobaczenia.